Mówi się Jacek Sobola, witam w wszystkich mediach. Jest poniedziałek, 11 marca, za 15 minut. Tak, za 15 minut będzie 10. Proszę Państwa, no Państwo mnie znają, Państwo wiedzą, jaki mam stosunek do radia i telewizji. Radio kocham, telewizja kłamie. Jeśli przyjąć, że radio to jest odwoływanie się przy pomocy jednego zmysłu do wszystkich pozostałych, to, no to w telewizji najważniejsze są obrazki, a jeden obrazek znaczy więcej niż 1000 słów. To wszystko banały, ale taka jest prawda. Dlaczego ja od tego zaczynam? Bo wczoraj dla mnie najważniejszym obrazkiem, obrazem, który ze mną został do dzisiaj i uważam, że to jest ważne i dlatego ja od tego zaczynam, było to, co się wydarzyło podczas miesięcznicy. To nie może tak być, że to się powtórzy. No przecież za chwilę mamy kwiecień, będzie rocznica, tak? No ale dobra. Dobra, po kolei. Proszę Państwa, ja rozumiem, naprawdę rozumiem, że bieżączka, że jesteśmy świadkami historycznych wydarzeń, prezydent wygłosił orędzie i tak dalej, i tak dalej, ale ja przepraszam, ja naprawdę chciałbym wrócić do tego, co się wczoraj stało, do tych scen, które no, nie wiem, na mnie zrobiły ogromne wrażenie. My się nie powinniśmy do tego przyzwyczajać, nie powinniśmy przechodzić obok tego obojętnie. Proszę bardzo, jak to opisał portal Gazety? Relacja w wykonaniu pani redaktor Kamili Cieślik. 10 stycznia tego roku odbyła się pierwsza miesięcznica smoleńska bez asysty policji i służb mundurowych. W ubiegłym miesiącu Oko Press opublikowało nagrania z lutowych obchodów, podczas których protestujący trzymali transparent z napisem „Kłamstwo smoleńskie”. Jarosław Kaczyński wyrwał baner z rąk jednej z osób. Według ustaleń portalu był to ten sam mężczyzna, do którego 22 lata temu prezes PiS-u powiedział „spieprzaj dziadu”. Jak podaje Fakt, podczas marcowej miesięcznicy także nie obyło się bez awantury. Podczas miesięcznicy smoleńskiej 10 marca także pojawili się kontrmanifestanci, ponownie pojawił się transparent z napisem „Kłamstwo smoleńskie”, ale były także z hasłami „Tylko tyle wam zostało” czy „Kierunek wronki, towarzysze”, tak relacjonuje tabloid. Na tym jednak nie koniec. Kiedy Jarosław Kaczyński wraz z politykami PiS-u pojawili się przy pomniku ofiar tragedii smoleńskiej, ze strony demonstrantów miały pojawić się okrzyki „do więzienia”, „będziesz siedział”, a nawet według relacji tabloidu „pojedyncze zabiłeś brata”. Fakt przytacza także, że jak co miesiąc przed uroczystością Zbigniew Komosa złożył wieniec z napisem „pamięci 95 ofiar Lecha Kaczyńskiego”, który ignorując wszelkie procedury nakazał pilotom lądować w Smoleńsku w skrajnie trudnych warunkach. Spoczywajcie w pokoju, naród polski, stop kreowaniu fałszywych bohaterów. Ten nie został usunięty sprzed pomnika, co zauważył prezes Kaczyński, kiedy składał swój wieniec. Prezes PiS spróbował zniszczyć tabliczkę Komosy i wtedy zaczęła się awantura. Aktywiści próbowali uniemożliwić próbę prezesa PiS, a byłemu premierowi w sukurs ruszyli politycy i sympatycy partii. W szarpaninie brali udział m.in. Kaczyński, Suski, Wąsik i Czarnecki, a sytuację uspokoiła dopiero interwencja policji. Nikt z nas nie miał zamiaru nikogo atakować. Atak przyszedł z drugiej strony. Wychodzi na to, że przez te 6 lat, gdy policja odgradzała nas w Parku Saskim, trzymała nas w kordonach i odgradzała nas od Placu Piłsudskiego, kiedy Jarosław Kaczyński tu przychodził, to wychodzi na to, że policja chroniła nas przed Kaczyńskim, a nie Kaczyńskiego przed nami, skomentował niedzielne wydarzenia Zbigniew Komosa w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Jak pisaliśmy, 10 listopada 2023 roku odbyły się wspólne obchody Narodowego Święta Niepodległości, połączone ze 163 obchodami miesięcznicy katastrofy smoleńskiej. Pod grobem nieznanego żołnierza od strony Ogrodu Saskiego odbywał się wówczas happening lotnej brygady opozycji, podczas której pojawił się napis „To już koniec, Jarosławie K.”. Jeden z działaczy organizacji przyznał wówczas, że po raz pierwszy od dawna nie został spisany przez funkcjonariuszy. Tita Michalska z lotnej brygady powiedziała natomiast, że Kaczyński może składać wieniec pod pomnikiem, ale niech robi to na swój koszt, prywatnie. On może sobie nawet siedzieć na tych schodach cały dzień, tak stwierdziła. Kino, bardzo uprzejmie proszę, pokażcie, nie wiem, taki jeden z tych filmów, które tak wczoraj z lubością wrzucali do sieci ci
miłośnicy ośmiu gwiazdek. Nie pchajcie się, media też się nie pchajcie. Tak, no. Zwariował. Kaczyński zwariował. Hej, hej. Idź, człowiek. Taki jego pomocnicy, kurwa, zwariowali. Suski, po co ty tu idziesz, chłopie? To są ludzie godni. Wracaj do wrójca, hej. Joci, uwaga, idiota. To nie są ludzie, którzy są godni. Panie prezesie, po co to zamieszanie? Przyknięcie kaczora. Hej, zabierzcie go. I Antek jeszcze idzie. Zwariowali, po prostu zwariowali. Panie, nie pchajcie tam. Pchajcie tutaj tak na nas. Ale kto? No to oni. Facet, weź te błoki. To nie są godni rozmowy. Już całkowicie jest policja. Policja. To nie są godni rozmowy. Ja najmocniej jak mogę, bardzo Państwa przepraszam za te wulgaryzmy. No ale to jest tak, że proszę wybaczyć, czasami trzeba. Czasami trzeba, dlatego że gdyby to było wypikane, no to by było wypikane, tak? I nie byłoby wiadomo, co tam jest. Ja powiem tak, nie, bo tam pan Kazimierz czeka. Moim zdaniem, skoro policja nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa dla prezesa, to musi to zrobić PiS. To jest sprawa pana prezydenta, że tam po pałacu cały czas chodzą ci funkcjonariusze SOP-u, ale nie ma we mnie zgody. Nie ma we mnie zgody na to, żeby coś takiego się odbywało pod pomnikiem za miesiąc. Proszę państwa, Tusk i jego rodzina dostali ochronę od Mariusza Kamińskiego, tak? Nie możemy się spodziewać żadnej wzajemności, nie można tu jej na to liczyć, no bo to jest Tusk. Ale naprawdę nie lekceważmy tego zagrożenia. Ochrońcie prezesa i innych również. I innych również. Bardzo uprzejmie na to proszę. O to proszę. Ochrońcie przed ludźmi, którzy są ciężko chorzy na nienawiść. Ta pani redaktor Kamila Cieślik z gazety to na tego nie zauważy. Jeszcze będę chwilę na ten temat mówił, bo muszę. Pan Kazimierz z Gniezna, no naczekał się pan, przepraszam bardzo, kłaniam się, dobry wieczór. Tak, słuchamy. Witam pana. No, rzadko mi się też zdarzyło, żeby być na antenie państwa telewizji. Natomiast muszę powiedzieć, no krótko, nie? Proszę pana, to co się dzieje w Polsce, jest obraza obywateli, obraza ludzi kulturalnych, którzy mają wie pan, za dobre słowo Polska. Halo? Tak, jestem. Tylko wie pan, bo pan mnie zaskoczył tym, że jestem na antenie. Ale to pan dzwonił, panie Kazimierzu, kochany mój, no przecież dzwonił pan tak, po to, żeby być tak na tej antenie. No to pan jest. Tak, słuchamy. Jestem. Proszę pana, powiem krótko. My jako Polacy powinniśmy się jakoś tam zmobilizować. Ja jestem jednym z nich, już wiekowym, żeby powstrzymać to, co się dzieje teraz z Polską. Pełna zgoda. Bardzo uprzejmie dziękuję. Pozdrawiamy serdecznie. Miłego wieczoru panu życzę. Nie ma się co denerwować. To mówię na przyszłość. Dla wszystkich, którzy dzwonią, żeby być na antenie, a potem są zdziwieni, że są. No. Proszę szanownych państwa, żeby nie wyszło na to, że to ja jestem taki jeden, jedyny i najmądrzejszy w tej sprawie. Nie. Że uważam, że to się nie może powtórzyć. Że to, co zobaczyliśmy przed chwilą,
nie może się powtórzyć więcej. To nie jest tak, że ja tutaj pretenduję do tego, że ja jestem najmądrzejszy, pozjadałem wszystkie rozumy i tylko ja mam rację, i tylko ja to zauważyłem i dlatego tak teraz o tym mówię, bo tylko ja na to zwróciłem uwagę. Nie, naprawdę to nie o to chodzi. Nie tylko ja tak uważam. Oto co na ten temat na portalu w Polityce napisał Michał Karnowski. Pozdrawiam. Kolejny raz w ostatnich dniach mamy do czynienia z sytuacją, która wszystkim rozumiejącym powagę sytuacji i naturę tragedii smoleńskiej powinna zapalić w głowach lampkę alarmową. Znowu atak na prezesa Prawa i Sprawiedliwości, znowu prowokacja i testowanie granicy, do której mogą się posunąć napastnicy. Wszystko przy szokująco biernej postawie policji, która udaje, iż nie widzi oczywistego naruszania praw obywatela i ważnego polityka państwa polskiego do spokojnego oddania hołdu ofiarom tragedii smoleńskiej. Oficjalne wypowiedzi władz policji odwołują się tylko do jakichś emocji. To skandal. Wyobraźmy sobie takie ataki i prowokacje na Donalda Tuska, gdy był liderem opozycji lub kogokolwiek innego dzisiaj. Naruszenie granicy dopuszczalnego w demokracji wyrażania poglądów dostrzeżono by natychmiast. Szczególnie ostro widzimy to w kontekście niedawnej brutalności policji w czasie protestów rolników, kiedy w obronie rządu Tuska nie zawahano się przed użyciem pałek i gazu. Najważniejsze, najpilniejsze jest wyciągnięcie wniosków z przeprowadzanych przez agresorów testów, jak daleko mogą posunąć się w atakach na Jarosława Kaczyńskiego. Państwo Tuska wysyła im sygnał, że bardzo daleko. Nie dziwię się, obecny premier nie ma w sobie ani grama odpowiedzialności za całą wspólnotę polityczną. Nie rozumie, że jego zadaniem jest chronić także lidera opozycji. Nigdy ich nie potępił, co niektórzy mogą odczytywać jako zachętę. Te napaści idą na konto obecnej władzy. Ona ma obowiązek je powstrzymać. Ale nie robi tego i nie zrobi. Agresja może zatem posunąć się dalej. Prawo i Sprawiedliwość i jego zaplecze społeczne musi poważnie zająć się bezpieczeństwem swojego prezesa. To duża partia z głębokim i szerokim zapleczem społecznym, z ludźmi sprawnymi i młodymi, którzy to zadanie mogą wziąć na siebie. Musi to przyjąć formy dużo bardziej sformalizowane niż obecnie. W polskiej tradycji politycznej znane są takie rozwiązania. Nie mówię o codziennej ochronie, to oczywiście zadanie profesjonalistów, ale o zabezpieczeniu publicznych spotkań i wydarzeń, na których przy bierności policji możemy się spodziewać jeszcze brutalniejszych ataków. Sprawa jest poważna. Pamiętajmy, że dziś głównym celem przeciwników suwerenności Polski jest zniszczenie Prawa i Sprawiedliwości, które jest więcej niż partią. Jest współczesną formą organizacji polskiego obozu niepodległościowego. Lider PiS, który zadeklarował dalszą służbę Polsce w tym kontekście, staje się oczywistym celem złych ludzi. Takich scen nie powinniśmy więcej oglądać. Michał Karnowski to napisał. Absolutna zgoda. Absolutna zgoda. Nie wyobrażam sobie tego, jeszcze raz to powtórzę, żebym w przyszłym miesiącu podczas kolejnej rocznicy smoleńskiej tragedii coś takiego się mogło wydarzyć, żeby to mogło tak wyglądać. Już w ogóle to, że do tego doszło, że to tak wczoraj wyglądało, to jest przerażające. To jest coś niesamowitego po prostu. Ja bardzo uprzejmie proszę, zróbmy wszystko, co jest możliwe i nie będę rozwijał tego, czego się boję, tak? Bo to nie o to chodzi. No, to jest to, o czym Państwu chciałem i musiałem powiedzieć dzisiaj na początek. A teraz o czym? No na przykład o tym, co dalej z rolnikami, bo to jest tak, że po tym fiasku rozmów Tuska, sobotnich rozmów z rolnikami, pan Janusz z Opolskiego, tak? Dobry wieczór, panie Januszu. Dobry wieczór, panie redaktorze. Witam pana, witam wszystkich dziennikarzy telewizji Republika. Panie redaktorze, mój przedmówca, który zadzwonił się, no, był na łączach, trochę się zagalopował
bo był niespokojny, tak widać z tego, że był zaskoczony, że się dodzwonił. Odnośnie, panie redaktorze, powiem to tak. Jestem rolnikiem, byłem na tych strajkach w Warszawie. I powiem panu tak. To, co się wydarzyło na drugim strajku w Warszawie, to zakrawa o kpinę po prostu. Rząd naszego kraju po prostu nas rolników zdradził. Uważam jedną rzecz, że jest takie powiedzenie, proszę, panie redaktorze. Narodzie Polski, czemuś biednyś, bądź głupi, a czemuś głupi, bądź biedny. To są takie słowa, może takie delikatnie brzmiące, ale naród polski gdzieś się pogubił. Panie redaktorze, powiem jedną rzecz. Przepracowałem 20 lat na Zachodzie, więc mogę coś na temat Unii Europejskiej powiedzieć. Niemcy się wiecznie kłócili w latach 90., a nie rozumiałem tego języka. Więc nauczyłem się tego języka, a mój mocodawca był Hadekiem. Więc zapytałem któregoś dnia, dlaczego wy się kłócicie? A on mówi tak do mnie. Słuchaj Jan, u was była czerwona komuna, a u nas jest niebieska komuna. Panie redaktorze, to był rok 94. Jako młody obywatel Polski nie rozumiałem tych jeszcze słów, nie wiem o czym on do mnie mówi. Jaka u nich jest niebieska komuna? On chyba nie wie, co to znaczy czerwona komuna. A on mi wytłumaczył. Dziś wspominam jego słowa po dzisiejszy dzień. Mówi, czerwona komuna was gnębiła fizycznie, a niebieska będzie was gnębić ekonomicznie. Za 10-15 lat przyjdzie ta niebieska komuna do Polski. Przyszła, panie redaktorze, przyszła, pokazała swoje oblicze. Więc dzisiaj z pełną świadomością mogę powiedzieć, ten chłopak, mój mocodawca miał 36 lat. Młody człowiek. I on w roku 94 widział, co to znaczy Unia, co to znaczy Bruksela. Myśmy nie wiedzieli. Myśmy poszli do tej Brukseli jak pszczoły do ula. Do takiej Unii żeśmy szli, wiedząc, że będziemy w tej Unii równo traktowani. A dzisiaj jesteśmy na marginesie. Pięknie. Rząd pana Morawieckiego, przynajmniej jestem zadowolony, panie redaktorze. Jestem zadowolony z tego, że on nie klękał na kolana i nie obczepywał spodni z kolan z tego kurzu, bo był Polakiem i jest Polakiem. A pan Tusk przyszedł, który służy na brukselskim pasku i on podpisze za wszystko. W polityce nie ma nic za darmo. W polityce trzeba płacić. A jestem samorządowcem od 90 roku, panie redaktorze. Znam te różne kluczki. Ale za politykę się płaci. Skoro układa się z kimś, a układał się z Niemcami, z Francuzami, z Belgami, z Holendrami się układał, więc za politykę się płaci. Pan Tusk, on nie zapłaci. My cały naród za niego zapłacimy. My zapłacimy za jego politykę ułomną, bo to jest polityka ułomna, panie redaktorze. Tak przynajmniej ja to określam i to widzę. Jestem politykiem, interesuję się polityką. Nie ma rządów idealnych. Nie ma, ale zawsze wybieram to lepsze zło niż gorsze. A naród polski, nie wiem, co ten naród polski ogarnął, a przede wszystkim tych młodych ludzi. Ci młodzi ludzie nie rozumieją, co to znaczy wolność. Oni nie znają tej wolności. Myśmy tą wolność, to starsze pokolenie wywalczyło dla naszych dzieci, a oni tego docenić nie potrafią. Dlatego jest poróżnienie też i u mnie w domu, w rodzinach, bo mądrzy ludzie patrzą logicznie na życie i na świat. A dzieci resortowe będą patrzeć całkiem inaczej na tą Polskę. Całkiem inaczej będą patrzeć. I to jest właśnie to. Musimy wrócić do normalności. Musimy wrócić, bo moja ojczyzna, tak święty Paweł, papież powiedział, to jest moja ojczyzna i moja matka, bo jak ojciec i matka umrze, zostaje ci ojczyzna. To jest moja matka i mój ojciec. Ale młodzi tego nie rozumieją i rozumieć nie będą.
długo, długo trzeba będzie czekać. Dlatego chcę jeszcze raz powiedzieć jedną rzecz, panie redaktorze. Musimy ratować naszą ojczyznę, bo ona stoi ku upadłości, a powiedziane jest wyraźnie. Biada tobie, Europo, bo słuchasz fałszywych proroków. Biada tobie, Europo, bo wyrzekłaś się Boga. I biada tobie, Europo, bo wyrzekłaś się krzyża. Europa jest, Unia Europejska jest na równi pochyłej. To z Polski wyjdzie iskra i Unia się rozpadnie. Tam już nie ma co reformować, panie redaktorze. Tam już nie ma co reformować. Ten stwór musi upaść, bo inaczej kraje europejskie zostaną przez nią pochłonięte przez tą Unię, przez Francję, Niemcy, Belgię, bo te kraje jak Litwa, Łotwa, Estonia, kraje nadbałtyckie są za słabe. To są kraje 5-milionowe. Oni nic nie mają do powiedzenia. Oni tak muszą grać, tak jak oni zatańczą. Jeszcze Polska, która jest tym właśnie większym krajem jak kraje nadbałtyckie, ma coś do powiedzenia. Tylko nie z tym przywódcą, który w obecnej chwili jest. Jeśli wrócą czasy Prawa i Sprawiedliwości, ja mówię, oni też popełniali błędy. Ja nie mówię, że nie, ale przynajmniej dbali o mój kraj i o społeczeństwo, o narodowość naszą dbali. I tak myślę, że kiedyś to wróci. Może młodzi zrozumieją, bo starsi i resortowe dzieci tego nie zrozumieją, bo oni i tak będą parli tą ciemnotę, i tak będą parli w tą ciemnotę. A dla młodych jeszcze jest możliwość otwarcia oczu i zrozumienia, że Polska to jest ich kraj, ich jest to ojczyzna. Bo na obczyźnie oni się niczego nie dorobią. Niczego. Bo to już nie te czasy są. A teraz jak ja słyszę, panie redaktorze, jeżeli dziecko od pierwszej do czwartej klasy już jest zmęczone, to kończąc ósmą klasę, to są już emeryci, bo oni są nieproduktywni, te dzieci będą. No do czego my zmierzamy, panie redaktorze? Do czego pani minister zmierza? Z tymi swoimi wypowiedziami. Jeżeli dziecko od pierwszej do czwartej klasy już jest zmęczone, a co już jak skończy ósmą klasę, to już emerytura jest. O tej lewackiej, lewackiej, panie Januszu, to ja jeszcze powiem dzisiaj, ale w drugiej części, bo czas pierwszej nam się skończył. Jestem panu głęboko wdzięczny za to, że pan zadzwonił. Bardzo uprzejmie dziękuję za wszystkie pana słowa. Jestem w miejscowości Tępice, panie redaktorze. Miałem to mówić właśnie, co pan powiedział, także prześlę panu tę kasę za ten odcinek. Bardzo uprzejmie dziękuję, panie Januszu. Ja dziękuję ślicznie za wysłuchanie. Święte słowa. Pozdrawiam wszystkich redaktorów, całą redakcję pozdrawiam. Miłego wieczoru. Zaraz tu wycałuję w przerwie koleżanki od pana. Dobra, bardzo uprzejmie dziękuję. Miłego wieczoru. Proszę państwa, krótka przerwa. No tak, no. Krótka, bo to już koniec pierwszej części. Krótka przerwa i zaraz wracamy.